30 kwietnia zbliża się wielkimi krokami i to ostateczny termin, żeby rozliczyć to i złożyć PIT do urzędu. Ja dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić w najlepszy, najszybszy i najprostszy sposób. Od czego trzeba zacząć, to zebrać wszystkie PIT-y 11, które posiadacie, czyli tak naprawdę rozliczenie od wszystkich pracodawców, których mieliście w przeciągu ostatniego roku. Potem to tak naprawdę bułka z masłem. Musicie wejść na stronę finanse.mf.gov.pl, link znajdziecie w opisie, a następnie wejść w zakładkę PIT i wybrać e-deklarację, a potem przejść do aplikacji e-deklarację desktop. Na razie bardzo prosto. W tym miejscu ja miałem największe problemy, ponieważ to czas pokazuje, żeby pobrać konkretną wersję Flasha i konkretnego potem Adobe Air. Jednak poniżej mamy opcję pobrania całego programu ręcznie i to jest najlepsze rozwiązanie. Ja już ten program mam zainstalowany u siebie. Po otwarciu programu pojawią nam się do wyboru cztery zakładki, ale nas w rzeczywistości interesuje tylko ta pierwsza, czyli katalog formularzy. Wybieramy ją, a następnie odnajdujemy PIT-37, ponieważ właśnie takim PIT-em większość z Was będzie się rozliczać, jeśli ma umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę o zlecenie, którąkolwiek z tych, PIT-37 jest dla Was i dlatego właśnie na podstawie tego PIT-u pokażę Wam, jak szybko go rozliczyć. Jeżeli macie dodatkowo PIT-8C przekazany na przykład z giełdy czy z powodu jakiejś nagrody lub prowadzicie własną działalność gospodarczą, wtedy musicie wybrać PIT-36 lub PIT-36L, ale na tym nie chcę się dzisiaj skupiać, ponieważ jednak większość z nas rozlicza się PIT-37. I tak naprawdę, co nam pozostaje do zrobienia, to wypełnić wszystkie kwadraciki zaznaczone na czerwono. Wybieramy PESEL, ponieważ tak jest najłatwiej, wpisujemy swój. Wybieramy sposób rozliczenia indywidualny, urząd, do którego chcemy składać zeznanie. Wybieramy kwadracik złożenie zeznania. Wypisujemy całe swoje dane. I w tym momencie przechodzimy do najważniejszej części, czyli do wypełnienia okienek, które zadecydują o tym, czy będziemy musieli nadpłacić jeszcze trochę podatku do skarbówki, czy też dostaniemy zwrot. Tak naprawdę jest to proste jak bułka z masłem i w całości chodzi tylko naprawdę o przepisanie cyferek z odpowiednich rubryczek do odpowiednich rubryczek. I w rzeczywistości te rubryczki podpisane są dokładnie w taki sam sposób, czyli przychód z pola należności ze stosunku pracy przepisujemy w przychód z należności ze stosunku pracy. Jeżeli mamy umowę o dzieło, w takim razie przypisujemy przychód z pola działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w artykule 13, do takiego samego pola w PIT-ie 37. Na tym cała zabawa polega. Jeżeli chodzi o koszty uzyskania przychodu, dokładnie tak samo i zaliczki pobrane przez płatnika. To jest pierwsza część. Jeżeli macie więcej PIT-ów 11, to tak naprawdę sumujecie te kwoty i do PIT-u 37 wpisujecie sumy tych kwot z PIT-u 11. W tym miejscu wpisujemy składki na ubezpieczenia społeczne. I tutaj niezależnie od tego, ile mamy tych PIT-ów 11, sumujemy tą całą kwotę, wpisujemy w miejscu podatnik. Oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, które są wypisane w PIT-ie 11 dwie pozycje poniżej. Tak samo, sumę tego wpisujemy w miejscu w polu 111 w PIT-ie 37. Szybko uzupełnię to na moim przykładzie, żebyście mogli wiedzieć, z czym to się je. Ja osobiście posiadam dwa PIT-y 11, jeden właśnie ze stosunku umowy o pracę, a jeden z umowy o dzieło, ale w rzeczywistości całość polega na tym samym, po prostu przypisujemy odpowiednie pozycje w odpowiednie kolumienki. Tak jak powiedziałem, musimy również przepisać składki na ubezpieczenia zdrowotne. Najlepiej w tym miejscu wyciągnąć sobie kalkulator i podsumować. W tym miejscu wpisujemy sumę. I tak samo z ubezpieczeniem zdrowotnym. Punkt G jest tak naprawdę dla nas najważniejszy, bo właśnie w tym miejscu wynika, czy będziecie musieli zapłacić podatek dodatkowo, czy też zwróci Wam skarbówka na konto. Nadpłata, tak jak w moim przypadku, to jest suma, która zostanie zwrócona Wam na konto. Jeśli byłoby coś do zapłaty, tak jak sama nazwa wskazuje, tyle musicie zapłacić skarbówce. W tym miejscu już w rzeczywistości możecie wysłać PIT do skarbówki, ale zjedźmy kawałek niżej, do punktu J, czyli do 1% do przekazania podatku. W
tym miejscu możecie wybrać organizację pożytku publicznego, na przykład schronisko dla zwierząt, czy jakieś inne fundacje, dla których 1% podatku, który zapłaciliście państwu, możecie oddać właśnie na tą organizację pożytku publicznego. Wpiszmy sobie przykładowy. I z tego wynika, że 5,70 z mojego podatku, który zapłaciłem państwu, trafi prosto na konto tej fundacji. To akurat jest schronisko w moim mieście. Wy możecie wybrać swoje schronisko, możecie wybrać jakikolwiek inną organizację pożytku publicznego. Warto, wy na tym nic nie tracicie, a oni mogą zyskać bardzo dużo. Wypełniając już to wszystko, możemy kliknąć dalej. O, błędy. Aha. No tak, nie uzupełniłem swoich danych. Ale jeżeli wypełnicie wszystkie swoje dane, klikacie dalej i macie pewność, że wasz PIT został wysłany. Możecie kliknąć w okienkach głównych moje rozliczenia i w pozycjach wysłanych będzie tutaj właśnie wypisane jedno z tych rozliczeń, które wysłaliście. Jeżeli klikniecie sprawdź status, to pokaże się ono w pozycjach wysłanych. Możecie ściągnąć tak zwane UPO, czyli urzędowe potwierdzenie odbioru, które będzie potwierdzeniem właśnie tego, że wasz dokument trafił do urzędu. Pamiętajcie, żeby pospieszyć się z tym rozliczeniem, ponieważ czas macie tylko do 30 kwietnia tego roku, więc tak naprawdę pozostał wam tydzień, a każdy z nas ma obowiązek, żeby się rozliczyć. Na dzisiaj to już wszystko, a my widzimy się już w kolejnym odcinku.